Hitler, zgodnie z założeniami Mein Kampf, dążył do poszerzenia przestrzeni życiowej, czyli Lebensraum dla Niemców na wschodzie, co miało się stać kosztem ludów słowiańskich zamieszkujących centralną i wschodnią Europę. Ich dotychczasowych mieszkańców uznano za podludzi i mieli oni zostać wyniszczeni lub zmuszeni do niewolniczej pracy. Eksterminacja miała dotyczyć osób niepasujących do wizji idealnego społeczeństwa, czyli bezdomnych, niepełnosprawnych czy świadków jechowych. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w Europie Zachodniej, gdzie względem ludności nie stosowano konsekwentnych i długoterminowych represji. Kolaboracja nie była powszechnie potępiana, a w niemal każdym kraju działały organizacje współpracujące z Niemcami. W Europie Wschodniej każda forma oporu czy sprzeciwu wobec władzy karana była śmiercią. Ludność masowo aresztowano i przesiedlano lub zabierano na roboty przymusowe. Na jakikolwiek opór odpowiadano terrorem. W ramach walki z tworzącą się partyzantką używano metody pacyfikacji, czyli tłumiono opór stosując siły zbrojne i zasadę odpowiedzialności zbiorowej. W 1942 roku na polecenie szefa SS Heinricha Himmlera przyjęto Generalny Plan Wschód. Zgodnie z jego założeniami wymordować miano wszystkich Żydów oraz większość Słowian w Europie Wschodniej. Na oczyszczonych obszarach mieli osiedlić się Niemcy, a pozostawieni przy życiu Słowianie mieli pełnić rolę darmowej siły roboczej. Niemal we wszystkich krajach zajętych przez Niemców powstał ruch oporu, czyli zorganizowane grupy prowadzące walkę konspiracyjną z okupantem. Przyjmowała ona różne formy, od działalności wywiadowczej, przez sabotaż, czyli uchylanie się od pracy lub celowe jej złe wykonanie, uszkadzanie maszyn i urządzeń, przez dywersję, czyli działania prowadzące do dezorganizacji wysiłku wojennego okupanta po formowanie oddziałów partyzanckich. Atakowały one linie zaopatrzeniowe i mniejsze garnizony, często prowadząc regularne bitwy. Ich istnienie często zmuszało Niemców do utrzymywania w podbitych krajach dużych sił okupacyjnych, których nie można było użyć na froncie. W niektórych krajach ruch oporu osiągnął imponujące rozmiary. Potężna konspiracja powstała w Polsce. W lecie 1944 roku w szeregach Armii Krajowej znajdowało się około 400 tysięcy osób. Równie wielki ruch powstał w Jugosławii, gdzie oprócz silnej partyzantki komunistycznej kierowanej przez Josipa Broza Tito działali również czetnicy, którzy uznawali znajdujący się na emigracji w Wielkiej Brytanii rząd. We Francji powstał ruch oporu Résistance, którego członkowie podporządkowali się Komitetowi Wolnej Francji. Odegrał on znaczącą rolę w walkach w Normandii w czerwcu 1944 roku, a w sierpniu 1944 roku ruch oporu zorganizował powstanie w Paryżu, w wyniku którego wspólnie z oddziałami alianckimi wyzwolił miasto. Silny ruch partyzancki działał na terenach Związku Sowieckiego okupowanych przez Niemców. Jego działania często paraliżowały niemiecki transport kolejowy oraz wymuszały wydzielenie dużych sił do ochrony okupowanych terytoriów. Na obszarach znajdujących się pod niemiecką kontrolą od pierwszych dni okupacji rozpoczynały się działania skierowane przeciw Żydom. Do pierwszych tego typu akcji doszło na terenie Polski, gdzie pod karą śmierci zobowiązano Żydów do noszenia na ramieniu opaski z Gwiazdą Dawida. Na przełomie 1939 roku i 1940 roku zaczęto ich przesiedlać do specjalnych, zamkniętych stref, zwanych gettami. Na ich terenie Żydzi byli głodzeni i bezkarnie mordowani. Takie same strefy powstały w państwach bałtyckich, Jugosławii, Węgrzech i okupowanych terenach Związku Sowieckiego. Po ataku na Związek Sowiecki w ślad za oddziałami Wehrmachtu posuwały się specjalne oddziały SS Einsatzgruppen liczące w sumie około 2800 funkcjonariuszy, których zadaniem była fizyczna likwidacja przedstawicieli partii komunistycznej oraz ludności żydowskiej. W wyniku ich działań zginęło blisko milion Żydów. Himmler zalecał, aby zachęcać do działania ludność lokalną tak, by obserwator z zewnątrz miał przekonanie, że to spontaniczne działania mieszkańców przeciwko Żydom. Największe masakry miały miejsce w Babimiarze koło Kijowa, gdzie w ciągu dwóch dni rozstrzelano 34 tysiące Żydów. Podobne masakry miały miejsce w lesie Rumbola pod Rygą, Belwowie, Równem, Charkowie, Odessie oraz Kownie. Himmler jednak ostatecznie nie był zadowolony z działań Einsatzgruppen, dlatego w styczniu 1942 roku na konferencji Wannsee podjęto decyzję o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, co oznaczało przejście do planowanego i konsekwentnie realizowanego mordu na tej ludności. Proces ludobójstwa na Żydach rozpoczął się już w połowie 1941 roku, jednak po konferencji w Węze przyjął formę zorganizowaną i zinstytucjonalizowaną. Jako narzędzie wykorzystywano obozy zagłady, w których masowo zabijano ludzi. Jako lokalizację większości z nich wybrano Polskę. Zadecydowały aspekty pragmatyczne, ponieważ tu znajdowało się największe skupisko ludności żydowskiej. Na czele procesu stał Adolf Eichmann. Pierwszy obóz zagłady powstał w hełmnie nad Nerem. Kolejne zlokalizowano w Bełżcu, Sopiborze i Treblince, a także w istniejących już obozach koncentracyjnych w Auschwitz-Birkenau oraz Majdanku. Wszystkie obozy zagłady były zbudowane z pieniędzy pochodzących z budżetu III Rzeszy oraz były niemieckimi instytucjami państwowymi. Żydów z różnych części Europy zwożono do obozów zagłady pociągami. Tam zdecydowana większość była uśmiercana bezpośrednio po przybyciu do nich w komorach gazowych przy użyciu spalin lub środka chemicznego o nazwie cyklon B. W Auschwitz, gdzie obok obozu zagłady funkcjonował obóz koncentracyjny, transporty przybyłych były poddawane tzw. selekcji. Osoby niezdolne do pracy, dzieci, starcy i inwalidzi prowadzeni byli od razu do komór gazowych, gdzie ginęli. Pozostałych kierowano do wyniszczającej pracy i po pewnym czasie również mordowano. Komory maskowano jako łaźnie, a ciała zabitych palono w piecach krematoryjnych. Zabijanie w obozach koncentracyjnych przyjęło charakter przemysłowy. Szacuje się, że w samym Auschwitz zginęło około milion sto tysięcy ludzi. W obozach zagłady obok Żydów masowo ginęli również Cyganie, Polacy, Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini. Proces Holokaustu, czyli zagłady europejskich Żydów dokonanej przez niemieckich nazistów, spotkał się z różnymi postawami w społeczeństwach Europy. W Wyszy oraz Norwegii lokalna, kolaborująca z Niemcami administracja przekazała swoich obywateli żydowskiego pochodzenia Niemcom oraz bezpośrednio pomagała w transporcie do obozów zagłady. Rządy Słowacji oraz Rumunii współpracowały w realizacji niemieckich planów. Chorwaccy faszyści sami mordowali zamieszkujących ich państwo Żydów. Z Węgier wywieziono Żydów dopiero w 1944 roku po przejęciu władzy przez węgierskich faszystów wspieranych przez Niemców. Na drugim biegunie byli Duńczycy, którzy nie tylko nie przekazali swoich obywateli narodowości żydowskiej Niemcom, ale ułatwili im ucieczkę do neutralnej Szwecji. Na ziemiach polskich, jako jedynych w Europie, wprowadzono przepis prawny, na mocy którego za pomoc Żydom wymierzano kary śmierci, a mimo to skala pomocy społeczeństwa polskiego dla ludności żydowskiej była znaczna. W ramach polskiego podziemia powstała rada pomocy Żydom-Żegota i dzięki jej działaniu oraz wysiłkom takich osób jak Irena Sendlerowa uratowano około 100 tysięcy Żydów. Wyjątkową postacią był szwedzki dyplomata Raulu Wallenberg, który, działając na Węgrzech, osobiście uratował około 10 tysięcy osób, wystawiając im szwedzkie paszporty, a brał pośredni udział w uratowaniu kolejnych 100 tysięcy. W 1945 roku wpadł w ręce Armii Czerwonej. Zginął w 1947, zabity przez Rosjan, którzy obawiali się, że przekaże światu prawdziwą informację o sprawcach mordu katyńskiego. Pracę podobną do Wallenberga wykonał japoński konsul na Litwie Cunika Ratcune, ratując kilka tysięcy istnień ludzkich. Bywało, że Żydom pomagali także Niemcy, jak przedsiębiorca Oskar Schindler, który w swojej fabryce pod Krakowem uratował około tysiąc osób. Obok ludzi, którzy ryzykowali własnym życiem, by ratować z Holokaustu Żydów, były i przypadki współpracy z okupantem w zakresie donoszenia na ukrywających się ludzi. Bywało, że miejscowa ludność brała udział w mordowaniu Żydów, inspirowana przez Niemców, którzy wykorzystywali istniejące spory etniczne.